Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek newsów ze świata gier. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy widzowie, pochylimy się nad grą Game Dead. Zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do tego, by ten kanał subowali, a gdy wbijemy 4000 subów, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu, życzę wam miłego oglądania, no i jedziemy! Game Dead, opracowany przez polski zespół Unsure Studios, cyberpunkowe RPG oparte na prozie Marcina Przybyłka. W grze Game Dead wcielamy się w tytułowego detektywa badającego przestępstwa popełniane w wirtualnych światach. Game Dead jest grą RPG opracowaną przez niezależny polski zespół Unsure Studios, odpowiadający za ciepło przyjęte Detached. Produkcję oparto na książkach Game Dead z granicy rzeczywistości oraz Game Dead sprzedawca lokomotyw autorstwa Marcina Przybyłka, który pełnił przy tym projekcie funkcję konsultanta merytorycznego. Game Dead przenosi nas do cyberpunkowego Warsaw City z 22 wieku, którego mieszkańcy spędzają większość czasu nie w prawdziwym, lecz w wirtualnym świecie. Sprawia to, że ten drugi stanowi źródło realnych problemów oraz miejsce, w którym na przykład dzieci są zmuszane do niewolniczej pracy pod przykrywką grania w atrakcyjną produkcję free-to-play, a oszustwa i zbrodnie są na porządku dziennym. Głównym bohaterem gry jest tytułowy Game Dead, czyli prywatny detektyw badający przestępstwa popełniane w wirtualnych światach. Fabuła gry jest nieliniowa, a podejmowane przez nas decyzje nie tylko kształtują jej przebieg, lecz także wpływają na świat gry oraz osobowość naszej postaci. Ponadto dokonywane przez nas wybory nie są czarno-białe. Wytropionym przez protagonistę bandytą może okazać się zarówno bezwzględny biznesmen, bądź człowiek będący na usługach korporacji próbującej zaprowadzić na świecie nowy porządek, jak i matka walcząca o dobro swoich dzieci. I gra w żaden sposób nas nie osądza. W grze Game Dead akcję ukazano w widoku izometrycznym. W trakcie rozgrywki przemierzamy nie tylko skąpo oświetlone ulice Warsaw City, lecz także rzeczywistość wirtualną, w której znajdziemy m.in. lokacje inspirowane prehistorią, dzikim zachodem czy dalekim wschodem. Motorem gry są zadania, które można wykonywać zarówno korzystając z rozwiązań siłowych. Na naszym podorędziu może się znaleźć m.in. broń palna, jak i prowadząc długie dysputy z postaciami neutralnymi. Poza tym w grze pojawił się rozbudowany system rozwoju postaci. Game Dead posiada grafikę trójwymiarową wysokiej jakości. Podobać się mogą pewne detali lokacji, a także kontrast pomiędzy barwnymi światami wirtualnymi a ponurymi uliczkami Warsaw City. Cyberpunk 2077 nie jest jedyną polską grą RPG w cyberpunkowym klimacie, która jawi się w obecnych czasach. Wiele osób zwiastowało, że produkcja studia CD Projekt Red będzie znów przesunięta, tym razem na rok 2021. I trzeba przyznać, że nikogo to nie dziwiło, gdyż rok 2022 można bezsprzecznie określić rokiem opóźnień. Obsuwy dotykały zarówno duże produkcje AAA, jak i niezależne gry pokroju, chociażby właśnie recenzowanego Game Deada. Detektywistyczne RPG w klimacie science fiction, bazujące na powieści Marcina Przybyłka i porównane do Disco Elysium, miał debiutować przed końcem 2020 roku, ale studio Unsure postanowiło przesunąć premierę na 16 września 2021 roku. Jaki jest powód tej decyzji? Wersja beta trafia do graczy, którzy wsparli finansowo twórców na platformie Kickstartera. Później udostępniono demo i producent postanowił wziąć pod uwagę krytyczne opinie, wyciągnąć z nich wnioski i poprawić te elementy składowe Game Deada, w których dostrzega
pole do poprawy. Cyberpunkowe RPG od Unreal Studios opiera się na dialogach, interakcjach z NPC-ami i wyborach, które nie tylko przełożą się na przebieg rozgrywki, ale także na to, jak postrzegą nas postacie niezależne. Ciągle więc trwa dopieszczanie dialogów i tłumaczenie ich, w tym także na polski, i lokacji, choć akcja rozegra się w Warsaw City w XXI wieku, to w grze będziemy mogli przenosić się do wirtualnych światów pokroju zwyczajnej farmy, czy krainy rodem z powieści H.P. Lovecrafta. Rozgrywka z dalekosiężnymi konsekwencjami jest niezwykle złożona i też wymaga dopracowania. Game Dead zadebiutuje więc początkowo tylko na platformie PC, ale Unreal Studios ma w planach także wersje konsolowe, w tym na Nintendo Switch. Twórcy nie obiecują jednak wydania gry na wszystkie docelowe platformy sprzętowe w tym samym czasie. A ja tylko przypomnę, że premiera tej gry ma miejsce 16 września 2021 roku, czyli całkiem niedługo, i osobiście nie mogę się jej doczekać. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do tego, by ten kanał subowali. A gdy wbijemy 4000 subów, to pojawi się konkurs ze fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!